No, Jacob sam ich początkowo tak myślę. Zaczynamy! Betylia po G kontra Team Sampi, w końcu prawdziwy CS, nie jakiś majory. Jacob ustawiony w defensywie przy podsodami. Za tym chwa i zobaczmy na naszą pierwszą rundę. Teraz spotkanie witam serdecznie Paweł i Jarząb. No zobaczymy, czy Jacob dzisiaj wspierany przez swoich kibiców będzie tutaj strzelał poprawnie, dobrze, a może wyśmienicie. Na ten moment to chwa, rozpoczyna eliminację. Sampi to jest formacja, którą powinniśmy pokonać. W naszej grupie są silniejsze drużyny, jak na przykład Gaming Gladiators. Ktoś jeszcze mocniej jest, ale teraz zobaczmy na te pesteczki ze strony naszych graczy, bo dzisiaj poradny mecz. A te porady nie są dla nas zazwyczaj wybitne. Są też niezłe, ale wieczorami zazwyczaj po prostu gramy lepiej. Tym razem jednak Team Sampi pokonane, runda pistoletowa na koncie Betliga po G. Wbij na Pirate Swap. Jest to miejsce, gdzie możesz wymienić swoje skiny do CS-a. Z kodem Mateo otrzymasz bonus przy pierwszych wymianach. Wybierz skiny, które chcesz wymienić, następnie wybierasz tego, który Cię interesuje i potwierdzasz wymianę nadesłaną przez bota. Na stronie macie również możliwość natychmiastowej sprzedaży swoich skinów. Możesz również doładować swoje konto za pomocą wielu dostępnych metod płatności, a z kodem Mateo dostaniesz 35% więcej do wpłaty. Dodatkowo macie możliwość brania udziału w konkursach i odbierać bonusy za wykonywanie różnych zadań. Wymieniaj swoje skiny na Pirate Swap. Link w opisie. Zobaczmy, runda druga. Gracze Sampi w podłożonej bombie w tym momencie próbują forsować, tak więc dwa Ralile, Deal UZ-ko. No, dzisiaj jeden ze Słowaków odpadł z Majora, Matys w barwach Fnatic, odpadający z bilansem 0-3. Po przegraniu na Rare Atom poniszczył tylko po większości osób. Jedynie tam wiem, że ORT miał też ustawione i Fnatic, i Rare Atom na 0-3. Okazało się, że ten mecz dla niego nie miał większego znaczenia. Dla nas jednak ta runda ma znaczenie. Okazało się, że zamknęło się tamto spotkanie rezultatem 9-13. Więc no niestety przegrana runda jako z naszej strony, znaczy od ich ego. Gaming Gladiator spowodowało, że niestety teraz spotkanie na daście rewanż. Niesamowicie nam uciekło, a tym samym też całe trofeum, czyli ten GG Cup 2020. Wciąż żyjemy tymi wczorajszymi spotkaniami, ale teraz jesteśmy już w kolejnej rundzie, ponieważ rywa, ale na eko wjechali na bombside'a. Dobre smoke i wyjście za default, podłożona bomba i teraz musimy się pocić. Musimy w tym momencie szukać eliminacji, 5 na 2. Całe szczęście te eliminacje znajdujemy. Jacob razy 3 w tej rundzie, jeszcze zamknięty jest w pojedynkę Savana, a my wygrywamy rundę eko rywala. Ale to mi to ma wyższe piki, myślę, na danych mapach, że potrafi samemu pyknąć rywali. Trochę jak Jacob, trochę jak Jacob. Tylko właśnie chyba teraz w tej permicie to mi to nie ma jakiś wybitny dół, co nie? Gdzieś tak trochę był tłamszony, tak mi się wydaje. Przynajmniej ja nie widziałem tych meczów permity, gdzie to mi tu miałby takie świetne liczby robić. Ale w Argo eSports w Los Rutos to mi to przecież bestia. Dobra, 4 na 2. Bronimy bombsite'u B, tutaj demo niestety ginie, ale demo też dobra połówka, bo to jest 10 eliminacji na koncie Patryka Tomaszewskiego, a my mamy 7-3. Okej, jeden za jednego. Wiemy, jak to jest z obserwacją w tym turnieju. Nie zawsze jest wybitnie. Dlatego tak te eliminacje musimy oglądać z perspektywy radaru i Chilfida w prawym górnym rolu. Ale tak, dwa fragi za nami w tej rundzie. Jacob od Gali, tutaj trójkowe podejście od konektora. Więc to powinno być gdzieś na barkach Jacoba, chwach pod drewnem, oby tutaj gdzieś stanął tym narożniku. Żeby jak najpóźniej sprawdzali go rywale. Dobrze, Hypex, jednak trzeba więcej. No niestety chwach dał fraga, to i tak się spłaca w tym momencie Oscar. A my gramy w dwójkę, Demo oraz Hypex kontra Delive oraz Fino. Jeśli się nie mylę, to jest duet Słowaków, tak? Po stronie Teamu Sampi. The Life Słowak, Fino Słowak, tak jest. Tak więc zostanie sam The Life, klacz 1 na 2. Pozycja jego jest nie wiadomo jeszcze. On pod Tetrisem, ale my podchodzimy we dwóch, nie możemy tego też przegrać. Chyba zdajemy sobie sprawę, gdzie rywal musi być. Hypex, całe szczęście, eliminację zdobędzie. 7-4. Ale my będziemy wychodzić z Prismem i Jacobem na pierwszej fali. Oni więc będą szukać się pierwszej eliminacji. Prism jednak już wyłapany. Teraz już trójkowo, bo od Gali dołącza też w defensywie The Alive. Trzeba eliminacja. Teraz Demon będzie potrzebował pakę. Okej, mamy pakę. Jest 3-4. Teraz trzeba dać eliminacje, które też nie będą proste. Demo i Hypex. To będzie sytuacja 2-3. Dobrze, jednak Demon w tych pistoletówkach też nie zawodzi. Demo! Hypex do pomocy, ale to będzie sytuacja klaczowa. Bomba nie na niego. Ona w narożniku po lewej stronie. Musi Hypex wychylić 2 sekundy. Jedna! Całe szczęście Hypex liczyć potrafi. 9-4. Kolejny świetny klacz na koncie Hypexa. Bo jeśli będziemy grać dobrze w turnieju, to przecież punkty zdobędziemy. Jeśli będzie ich wiele, to super. A wiemy, że chyba trzeba będzie grać dużą ilość turniejów, bo
No takie grindowanie może bardzo mocno pomóc. Jest wciąż w piwnicy. Czyhający na naszych graczy. No ale my przeskanujemy oponenta. Świetnie, Jacob, no ten gość ma naprawdę firepower w dłoni. Radzimy sobie z naszymi oponentami. Przez całą długość tego spotkania, będąc na prowadzeniu. Ani razu tam nie było na prowadzeniu, ani razu nie byli nawet blisko remisu tak naprawdę. Więc radzą sobie nasi zawodnicy świetnie. 4 na 3. To prawdopodobnie ostatnia runda tej mapy. Jeszcze Fino z eliminacją z etykietu. The Life blisko, ale całe szczęście Prism, będący w dżungli, wskakujący chyba chwilę wcześniej do okna, daje nam wiele. Od pleców podchodzi Savanna i to teraz może być dla nas problem, bo ta bomba też tutaj blisko, leżąca. Savanna raz, Savanna też razy dwa, za długo zlekaliśmy z tym podejściem pod bombsa. Prism w placzu, ale niestety Tomasz, Fino, Bebiak, tak może bardziej, co nie? I mam nadzieję, że będzie to wszystko dobre w przyszłości. Że jednak chłopacy znajdą wspólnie okazję do wyjścia z tego dołka, a nie będzie zmian w składzie. 4 na 4. Drodzy Państwo, Jacob dwa razy, jeden raz z Diglem. Demo, który też wyjechał na ten bombsite. No, ja zaspałem, myślałem, że nie wygramy tej rundy. Wiecie, że lubię z wami rozmawiać, a teraz Czech Fach kontra The Alive oraz Zetko. No niby są blisko rywale, ale oni wiedzą, że muszą. A czasu coraz mniej, zostaje 15 sekund do wybuchu bomby. The Alive, Zetko, coraz szybciej muszą się spieszyć, a oni nie mają tego momentu. Nie mają kuloodpornych smoków. Team Betly Gapo G Esports zwycięża mapę rywala. Mapa, na której wygrywaliśmy dwa ostatnie mecze na Gaming Gladiators na ich mapie. Wygrywając solidnym stylem, grajmy 1 do 0, to jest punkt, który będziemy chcieli zdobyć już za chwilę, ponieważ bombsite B przejęty, Zetko od shorta, bez eliminacji jest zawodnik ze Słowacji. No i zostaje więc w tym momencie tylko i wyłącznie Mangus, 1 na 2, on przy bombie, to prawda. Ale dwóch rywali, którzy na pewno będą chcieli to umożliwić, jakiekolwiek depowanie w tym spotkaniu, Chwach i Jacob, jeszcze tutaj na spokojnie rywal nie broi. Teraz sprawdzimy, pierwszy wychyla Jacob, jako drugi Chwach. Dużo tych pól było potrzebne. Cytakani to oraz Niemiec. Prime Tabs, ale my jesteśmy w meczu kontra Samki, my idziemy na wojnę! Gdzie tutaj w mainie A, rozstrzelani Polacy, Jacob, Quadro, Kill, Eli... No i ta ramka poprzednia jakaś taka nie lepsza? Na pewno ładniejszy kolor tej ramki był kiedyś. Nie? Dobra, 5 na 3, przebijamy się pod bezwę. Złapany Fino, to nie błyszczy dzisiaj snajper ze Słowacji, co? Tak dzisiaj Fino oraz Savanna. Kontra czwórka naszych graczy, okej, okay, demo. Granat. Flash. No dobra, rywale z jednej i drugiej strony. Ej, ej, on łapie za bombę! Bo my wchodzimy na B. Demo był tylko tym zamykającym plecy spod bombsite'u B. Tak więc plantujemy. Fino. Już wraca. Duet haha. Teraz jednak już sam solowo Hypex, nasz klaczujący najczęściej. Z kolejną trudną rundą. 1 na 2 do zdobycia przed Hypexem. Milan Polowiec, były gracz Nine Academy. Snajper. On wie, jak też snajper rywala pewnie się będzie zachowywał, czyli będzie niecelny. Teraz jednak Fino przyjmuje Kałasznikowa. Zupełnie w szoku. Chyba przegadaliśmy to nie na temat tego, co można na tym mapie zrobić, tylko było po prostu idziemy na te panowie, jedziemy na heady. Dzisiaj niedziela. I wyjeżdża Prism. To jest podwojenie tej taktyki. To jest podwójnie zrobienie tego samego. Tym razem jednak już Team Sampi. To oni, nieco wybici z rytmu, to oni przysnęli. Teraz agresja naszej formacji jest świetna. 5 na 4 w ostatniej rundzie pierwszej połowy. Mamy dobre pozycje, mamy całą BS dla siebie, mamy też rampę trzymaną przez Chwacha. Wydawał się dobry flash, ale Zetko jednak z wizją. 4 na 3. Demo, Jacob, Prism, Hypex. Kontra Fino, Zetko, Savanna. Mamy to, mamy tę rundę, mamy ten punkt. Demo przestanowany, wiadomo, na tej mapie wiele ścian jest papierowych. Czy też drewnianych, no bo papier robi się z drewna. A teraz tylko i wyłącznie Savanna 7 do 5. A... Bo właśnie jak mówili inni mapmakerzy, że to bardzo przypomina mapy, ogólnie dystans, szerokości przejść. Mapy tworzone przez Valve. Więc jest nadzieja, że będzie z tym wszystko. Dobra, wjeżdżamy, podąca i tyle. Tutaj podjeżdżają rywale.
ale nie mogą przebić się przez dwa pistolety od Hypexa. Ten dwukrotnie, ale to i tak jest wyrównanie. 3 na 3, musimy więc Bombsite B za chwilę odbijać. Savannah, DLive i Zetko. Ten triplet już przejęty, Bombsite B na ich konto. Ale my w tym spotkaniu jeszcze pistoletówki nie przegraliśmy. I ten bilans chcemy utrzymać. Savannah i DLive w Bombsite, zamknięci. Przechodzone teraz to spotkanie. Okej, przechodzą za Cube, jest Demo. No świetny w pistoletówkach. I J-Top też. Z kolejną z eliminacji 4 na 4 pistoletówki na koncie naszej drużyny. Bonus w pierwszym etapie i naprawdę kolejny gameplayowo to jest coś przepięknego. Do Active Duty na jutro moim zdaniem. Świetna mapa. Z tym, że Pawro woli bardziej Jurę. No i robi Jurę, a kolejny chce oddać komuś innemu. 3 na 4. Odbijemy ten bombsite, co teraz nie ma wątpliwości, bo to jest przewaga 3 na 2 bombsite, w którym jednak pozycji nie ma zbyt wiele. Blisko, bardzo blisko jest rywal, czy my wiemy? Wiemy. Choć po czasie. Savannah w pojedynkę. Mocno bity jest też Chwach. Savannah podchodzący od respa CT. On ma wszystko na muszce. Okej, Chwach to chce broić. Czy wie o tym Prizm? Ajajajajajajaj. Savannah. No. Train nie jest zły, tylko brakuje szlifów. Brakuje szlifów. Ja bym tam pod tym bombsite'em A więcej porobił rzeczy, żeby było więcej miejsca dla CT-ów do schowania się, bo jednak train zawsze był mapą, gdzie CT-sy mieli multu możliwości. Na BS-ie. Teraz tego brakuje. To rondo wokół Ivy, co do tego też nie jestem pewien, ale jeszcze nie mówię, że jest złe. Za mało grałem, za mało widziałem, jak to działa. Jeszcze nie mówię, że jest złe. Jest dziwne, jest bardzo nieintuicyjne, bo przez lata, przez kilkadziesięć lat graliśmy na innym brainie. No bo CS 1.6 też to ma wyglądało. To inaczej, teraz Jacob świetnie na w cave'ie, ale Team Stampy się przebija. Jeszcze Demo, który będzie miał teraz okazję na klatsz. DLive kontra Patryk Tomaszewski. Okej, Demo skanuje, już wie o tym DLive, że Demo musi być blisko, ale teraz pytanie, co Demo zrobi? Bo jeszcze przeczeka, jeszcze chwileczkę, Demo, no jeśli wyjdzie shortem, DLive będzie miał informację, że Demo musiał przejść, ale Demo mądrze, Patryk, Demo! Tomaszewski, ale tym razem znowu DLive z klaczem 1 na 1. Czy chciałbym widzieć reward Miraża? Chciałbym przerwę od Miraża, ale nie chciałbym widzieć rewardu Miraża. On jest fajny, on jest ładny. To jest nasza mapa, czujemy się na nim jak w domu. Zetko, ale strzało od Zetko, no perfekcyjne pesteczki. 2-0 dla Winca raczej. No, nie byłbym taki pewien. Z kim VP dzisiaj przegrało? Pig, 11-13, o nie, nie, nie. 2-1 dla kogoś, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia jeszcze, ale 2-1. Ale ja mam słaby pikem, więc nie jestem pewien. Eliminacja na środku. Trzech graczy rywali tutaj zginęło. Ojej, czwarty jeszcze żyje, Savannah kontra Hypex. Już gotowy Savannah na ten duel. No wie, że musi rywala pokonać. Hyper jeszcze 5 punktów zdrowia. 5 to szczęśliwa liczba. Ginie też Prizm. Uf, ale całe szczęście Hypex, ryzykownie. Illuminar i BC Game. No. 50-50 mecz. Znaczy zależy, kto będzie grał. Raczej wygra ten mecz albo Illuminar, albo BC Game. 3 na 2, czyżby tu Czesi jeszcze chcieli walczyć? Chyba tak, niestety giniemy na midzie. Tym razem nie utrzymaliśmy tej pozycji, ale to jest nasz klaczujący Hypex. No jest zasmucił nam oponenta. Hypex, blisko główka rywala, to jest oczywiście Mangus. Ma więc wszystkie informacje, jakie chce mieć Hypex. Że jeden z rywali pod BSMB, smog do shorta. No ma tu jednego z rywali, ale to jest też przebieżka rywala pod bombsite przeciwległy. Wiedząc, że Hypex właśnie w tym miejscu jest. Szybko też Mangus przejmuje tę przestrzeń. Uwielbiam sytuacje klaczowe. To jest wtedy CS na myślenie. I teraz kto myśli lepiej, Mangus czy Hypex? Ajaj, niestety strzał niecelny. 12-12. Jeszcze gramy, więc w tym spotkaniu. Na pewno nas na workshopie ta mapa się pojawi. Mapa Darma, tworzona przez właśnie twórcę Overpassa. W sensie przez wygląd. Wygląd przez Overpassa. Tego nowego. 3 na 4. Potrzebujemy jeszcze punktu. Ajajajajaj. Dobra, będzie poprawka do Hypexa. Ważne w grze snajpera jest to, że jeśli nie trafiasz, to żeby nie trafiać, ale żyć, okej? I to ma Hypex. Rzeczywiście podejmuje duele, w których jednak jest w stanie uciec w przypadku niepowodzenia. I przez to Hypex długo żyje. Przez to Hypex często jest w tych sytuacjach klaczowych. Ma te... jeszcze mówi? Preservance. Jest jakieś polskie słowo na to. Dobrze Hypex, celny strzał, ale jednak trzeba dobić rywala. Jest i Demo, który bardzo mocno pomoże. Dobra runda od Hypexa, mimo iż ten strzał pierwszy był niecelny.
Dobrze, dobrze, dobrze. Wojtula, jak za najlepszych czasów, co? Nie było co prawda dzisiaj Wojtka w takiej formie, żeby wyjeżdżał na bombce i rozdawał szybkie eliminacje. Ale w tej rundzie meczowej chyba to nam bardzo pomoże, co? 5-3, świetny Wojtula, chcemy więcej. Bo Wojtek Zięba chyba się jeszcze nie zatrzyma, co? On wciąż ma 100 punktów zdrowia na swoim koncie. Zrobi Dela 2 eliminacje, zrobi Zetru 2 eliminacje. I już będzie źle, tak? I już zostanie nasz jeden zawodnik. Spalony Z, to idziemy do A. Całe szczęście, Jacob wygrywa pojedynek z Savaną. Mamy więc bombsa i da. Odblokowany, D live w sytuacji 1-4. Hypex. Kto inny zrobi to, co ma zrobić? 20 sekund do wybuchu bomby. Nie trzyma jej rywal. Nie ma smoka. Nie ma opcji. Na wygranie 16-12, 4 punkty z rzędu. Na koncie naszej formacji nie udało się zamknąć przy rezultacie 12-11, ale jeden już teraz.